Ta praca mi daje dużą satysfakcję, mobilizację do pracy, wstawanie rano, coś dla siebie. No, przychodzę tutaj, no to sam uśmiech podopiecznych to jest coś wspaniałego. To jest dla mnie no, miód na serce, naprawdę. Ja się odnalazłam tutaj, ja tutaj poczułam się doceniona, dowartościowana po prostu. Chociaż robię to, co robię, ale lubię tą robotę i bardzo się z tego cieszę. Pani Józefa trafiła do nas z Urzędu Pracy, skierowana przez jednego z doradców, który poinformował ją o działaniach, jakie realizujemy w ramach projektu. Zaproponowaliśmy pani Józefie, aby złożyła u nas wniosek, komplet dokumentów rekrutacyjnych i tak też zrobiła. Pod koniec realizacji projektu w ubiegłym roku zaproponowaliśmy pani Józefie staż. Pod kątem właśnie jej kursu, który wtedy kończyła i był to właśnie staż, jest to w sumie staż w towarzystwie brata Alberta w Sanoku. Ten projekt zmienił moje życie naprawdę o dużo, dużo stopni ze względu na to, że no, czuję, że jestem po prostu naprawdę wartościowym człowiekiem, że naprawdę coś naprawdę jeszcze gdzieś tam dla mnie było to, żebym się tutaj znalazła w tym miejscu i o tej porze, bo naprawdę były ciężkie czasy, w których naprawdę nie mogłam sobie ze wszystkim poradzić, ale w tej chwili naprawdę jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Pani Józefa odrabia staż w naszym ośrodku po przebytym szkoleniu jako pomoc osoby niepełnosprawnej. Świetnie sobie radzi w swoich obowiązkach, jest dla nas dużym pomocą i wsparciem. Bardzo jesteśmy z niej zadowoleni, gdyż jest osobą taką pogodną i na pewno świetnie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Także mogę też się wyjść za personel i za siebie, także takich pracowników byśmy też w przyszłości kiedyś może i potrzebowali. Przed tą pracą to była monotonia. Po prostu chodziłam, czasami komuś okna umyłam, czasami coś tam pomogłam, a czy w ogródku, czy gdziekolwiek, ale dom i cały czas jedno i to samo. Po prostu dom, sprzątanie, gotowanie i taka monotonia. I to po prostu już mnie całkowicie tak z równowagi, bo do urzędu pracy co 3 miesiące i nic, i nic, i nic. I to właśnie takie jest, a ja już do niczego, już chyba nikomu nie jestem potrzebna, już nie będę nic robić. A jednak się stało, że znalazłam kogoś, kto mnie poprowadził i takie coś, że jestem naprawdę bardzo szczęśliwa. Powiedział, że się odnajduje w tej pracy. Nie powiedział, że ta praca niejako dla niej jest stworzona. Tak jak powiedziałem, no jest sumienna, bardzo pracowita, wspaniale oddziałuje na mieszkańców. Także mogę tylko w samych superlatywach się wypowiadać.
Oj, pani Józefa to jest po prostu nie do poznania. To nie jest ta kobieta, którą pamiętam z ubiegłego roku, jak ona tutaj do nas przyszła, jak do nas trafiła. Przez cały czas to był ze smutku, ze żalu. Dzisiaj jak zobaczyłam panią Józefę w sumie prawie po 4 miesiącach, kiedy pojechałyśmy z koleżanką na wizytację do Alberta, do towarzystwa, tam do schroniska. Jak zobaczyłam panią Józefę, to byłam po prostu oniemiałam. Nie ta kobieta, uśmiech na twarzy, włosy ufarbowane, piękna fryzura, no naprawdę, byłam pod niesamowitym wrażeniem. Dla mnie to, jeżeli chodzi o panią Józefę, to jest no, niesamowity sukces i wiara w to, że to, co robimy, to naprawdę ma sens. Zresztą no, nie tylko panią Józefę, ja chciałam pokazać tylko panią Józefę jako przykład po prostu dla innych, którzy jeszcze nie wyszli, że tak powiem, w cudzysłowie, z domu. Że jednak można, że warto, że jak się chce, to można zrealizować swoje marzenia. Zresztą pani Józefa dzisiaj sama mówi, że ona u Alberta znalazła swoje szczęście, że tam jest jej miejsce. Ostatnio właśnie jak z nią się spotkałyśmy na wizytacji, to były po prostu jej słowa. To jest moje miejsce na ziemi. Dowiedziałam się w Urzędzie Pracy, ponieważ byłam w Urzędzie Pracy zarejestrowana jako osoba bezrobotna, bez prawa do zasiłku i w Urzędzie Pracy dowiedziałam się, że coś takiego jest, więc zostałam po prostu pokierowana z Urzędu Pracy, ale dalsze już sama sobie chodziłam, pytałam, aż się projekt rozpoczął. Wtedy pomyślałam, że chyba nie dam rady, że tam się nie dostanę, że nie jest to możliwe. No, pomyślałam, że już jestem po 50 i to już nie dla mnie, chyba tylko dla młodych taki projekt jest. Ale kiedy po prostu się zapytałam i poszłam, złożyłam tam po prostu odpowiednie dokumenty, okazało się, że po prostu zostałam zakwalifikowana, coś wtedy się bardzo ucieszyłam z tego. Jest pogodna, jest szczera, otwarta, uśmiechnięta. Nie wiedziałam, że jakaś była zakłopotana. No, kojąco dopływa naszych podopiecznych. Na pewno dużo, trzeba mieć dużo siły, no i fizycznej, i psychicznej. No. Różne są osoby, różne charaktery, ścieramy się, stykamy. Myśmy tych osób nie wychowywali, no, z różnych ośrodków do nas trafiają. No, jedne są osoby przyjazne, z którymi można im pomóc w prosty, oczywisty sposób, ale są takie, które no, czynią problemy z tytułu choroby, przeżyć życiowych. No, trzeba zawsze odpowiednio się do nich jakoś ustawić, jakoś z nimi się dogadać, na jakiej stopniu, płaszczyźnie. No właśnie świetnie to wychodzi, Pani Józefa. Przed świętami Bożego Narodzenia Pani Józefa przyszła do nas z życzeniami bożonarodzeniowymi i z okazji Nowego Roku przyniosła nam anioła. I powiedziałam, wy jesteście moim aniołem, wy zmieniliście mój świat, wy zmieniliście moje życie. To jest niesamowite, naprawdę.